Hejka kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę, jest godzinka 9, ja już wstałam, zjadłam śniadanie, wzięłam prysznic poranny, zrobiłam sobie pielęgnację buzi i zabieram się na start za prasowanie. Naprawdę, mamy ogrom rzeczy do wyprasowania. Ostatnio mieliśmy bardzo dużo wyjazdów, bardzo dużo rzeczy do prania. No i odkładałam je wszystkie na desce do prasowania. I w taki sposób przez około 1,5 miesiąca nazbierało się tyle ubrań. Przyniosłam je teraz do dużego pokoju, ponieważ zawsze tutaj sobie przynoszę deskę do prasowania, stawiam ją przed telewizorem i prasuję sobie oglądając jakiś serial lub coś, co akurat leci w telewizji. Ogólnie powiem wam, że ja całkiem polubiłam prasowanie, odkąd mamy ten system parowy. To jest całkiem przyjemna sprawa, po prostu tak jak powiedziałam, włączam sobie jakiś serial czy coś, no i sobie prasuję, jest to bardzo przyjemne. Tylko ja nie wyprasowałam tego wszystkiego przez ostatni czas, bo po prostu nie miałam czasu. Jestem przekonana, że to będzie około 3 godziny prasowania i przez ostatnie 1,5 miesiąca, jak nie wyjazdy, to ciągle jakaś praca, ciągle jakieś inne zajęcia, że po prostu nigdy nie miałam tych takich 3 bitych godzin, żeby się za to zabrać. Dzisiaj już tak mówię, dobra, wstaję dzisiaj rano, jest piękna pogoda, więc chce mi się po prostu wstać, żyć i tak dalej, być na pełnych obrotach, także zaczynam dzień od prasowania, jak zrobić to, co trzeba, spełnię obowiązki, to po południu będzie można więcej czasu, wiecie, spędzić na jakimś relaksiku, odpoczynku i tak dalej. No ale na start, robocza, domowa sobota. Słuchajcie, udało się, wypracowałam wszystko. Już część pochowałam do szafy spodni, ale tutaj jeszcze jest część jakichś rzeczy. No, jestem z siebie dumna, naprawdę. 3 godzinki prasowania, no i udało się całą tą górę ogarnąć. Poprasowane, idealnie mamy taką porę obiadową, jedziemy właśnie do moich rodziców na obiad. Mamy w sumie taki, można powiedzieć, że zwyczaj, tradycję, że zawsze w weekend, w któryś dzień, albo w sobotę, albo w niedzielę jemy obiadek u moich rodziców. No i tak wyszło, że jedziemy tam dzisiaj, ponieważ jutro jesteśmy, tak planujemy przynajmniej, być cały dzień na wsi u dziadku w Kacpra, także jedziemy właśnie, zobaczymy, co tam Anetka z Tomaszkiem zrobili dobrego do jedzonka. Jesteś głodny? No, jesteś, nie? Kacper już tak z pół godziny temu mi narzekał, że chodź, idziemy już wcześniej, bo jestem głodny, także zobaczymy. Przyjechaliśmy, słuchajcie, do rodziców i zobaczcie, co mamy pysznego. Mamy dzisiaj krem z kukurydzy z, uwaga, uwaga, popcornem. Także siadam od razu i próbuję. Kto robił? Mamusia. Pysznie. Zobaczymy, czy pysznie. I zobaczcie, w tle gdzieś tam szał remontowy, bo rodzice remontują z zewnątrz dom. Tak? Jaki kolorek? Nie mogę powiedzieć jeszcze. Czemu? Różowy. Mamo. Santorini, biały z niebieskim. O. Nie Santorini kolory, tylko to będzie szary. Zupka była przepyszna i zobaczcie, teraz na drugim mamy grilla, kurczaczka, sałatka, tacyki. Bierzemy się do jedzenia. Jedzonko bardzo smaczne, teraz idziemy na taras usiąść sobie i napić się kawki. Baruś, ty jesteś taki brudasek troszkę, chyba biegasz, co? Na dworze po remoncie. Moja mordko kochana. Moja mordko kochana, chce się przytulać. Wróciłam do domu, Wika przyjechała ze mną i podeszłyśmy sobie do Biedronki i naszła mi ochota straszna na zapiekankę. Dawno bardzo nie jadłam takiego jedzonka, takiego, wiecie, mniej fit, mniej zdrowego. Także kupiłyśmy sobie po zapiekance, podgrzałam w piekarniku, więc są takie, wiecie, pyszne, chrupiące, ketchup, pomidor i pyszka. Zobaczcie, tak sobie przyozdobiłam krzypikiem. Ogólnie już nie mogłam się powstrzymać i ugryzłam jednego gryza, ale tak się to prezentuje. Mamy tu pomidorka, no i Wika już zjadła w połowę, także chyba jej smakowało. Zjadłyśmy i w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, nie mam już sztucznych rzęs. Poprosiłam dzisiaj mamę, żeby mi je ściągnęła, bo już wam mówiłam chyba na stories, że dla mnie sztuczne rzęsy są super na wyjazd, tak jak byliśmy w Zakopanem, na nagraniach, ale kiedy już jakby nagrywam na co dzień w domu, zmywam się tu z tymi płynami, to te rzęsy bardzo niszczę i pewnie pojutrze miałabym 5 rzęs na krzyż, które by się najmocniej trzymały, także po prostu poprosiłam mamę i teraz wyglądam jak taki boba z golas, bez żadnych w ogóle rzęs, no bo w porównaniu z tamtymi, jakie były wcześniej, ciemne, grube, długie, to teraz wydaje się, że moje naturalne są praktycznie żadne. No i Wika jest u mnie, także zabieramy się za porządki kosmetyczne, my zawsze, jak Wika przyjeżdża do mnie, zabieramy się za odkładanie starych jakichś kosmetyków, które mogą być przeterminowane, albo takie, których już nie używam, część daję Wice, nowe wrzucam na rozdanie i tak dalej, także my bierzemy się do pracy.
pracy i resztę vloga nagram z jutra. Hej Wam, w kolejnym dniu właśnie skończyłam robić sobie pielęgnację, dlatego jestem cała taka wysmarowana, wykremowana, tuściutka na buzi. W tym momencie ja siadam sobie do komputera, ponieważ muszę powysyłać kilka tematów związanych z pracą, odpisać na parę rzeczy, powysyłać trochę materiałów transferem do firm, jakieś publikacje i tak dalej, także ogarniam teraz kompa, a później trochę będę ogarniała mieszkanie. Zniosłam sobie pranie na zewnątrz, na balkon, bo jest piękna pogoda, cieplutko, także momentalnie mi wyschnie. W pralce pierze się już kolejne pranie, za 51 minut będzie gotowe. Tutaj są Kacper rzeczy z treningu, także ich będzie niewiele. Dobierzę sobie na ten wieszak i mam nadzieję, że 2 godzinki i będę mogła zbierać do prasowania. Wczoraj już zrobiłam sobie na dzisiaj obiad, zrobiłam chili con carne i zjemy sobie je z bagietką podpieczoną w piekarniku. Uwielbiam takie dni, kiedy mam gotowy obiad, przygotowany dzień wcześniej albo na przykład zrobiony jeden obiad na 2 dni, bo to jest taka wygoda, że dzisiaj nie muszę się w ogóle przejmować tym, co będziemy jeść, bo już fajnie czeka jedzonko. I słuchajcie, pojadłam, powiesiłam sobie teraz kolejne pranie, chwilę chilluję na balkonie, zaraz będę się malować, ponieważ dzisiaj na kolację idziemy z Pauliną i Dominikiem do sztolni w Katowicach, coś sobie zjeść, pogadać i tak dalej, spędzić razem czas, także no muszę się zbierać, bo w sumie mam 2 godziny do kolacji, to nie jest tak dużo czasu, więc chwilka chillu tutaj, przejrzę social media, odpiszę Wam na wiadomości i zbieram się do malowania i postanowiłam w ogóle zrobić live'a w trakcie malowania, także trochę z Wami pogadam. Właśnie skończyłam live'a. Zobaczcie mój makijaż. O, przełączę Wam tylko ostrość, bo widzę, że mnie nie wyostrzyło. Tak się prezentuje, taki lekki dzienniak na linii rzęs. Zrobiłam sobie tylko taką roztartą kredkę, roztartą kreskę kredką, jak widzicie. I tak to się prezentuje. I ubrałam się tak, że ubrałam zwykły taki topik. Do tego takie elegantsze spodnie, wiadomo, na nogach mam jeszcze klapki, ale wiadomo, to się zmieni zaraz. No i włosy sobie wyprostuję, zwiążę chyba u góry takiego mini samuraja, resztę puszczę. Jestem gotowa do wyjścia. I z Wami się już, kochani, żegnam, nie biorę aparatu ze sobą na kolację, bo jak wiecie, mój aparat do vlogowania jest bardzo duży i zawsze zajmuje tyle miejsca na stole, jak jestem gdzieś ze znajomymi na jakimś obiedzie, czy kolacji, czy cokolwiek, że zawsze przeszkadza. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie i oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Buziaki, pa!